Siema, ja jestem Paczol i na start od razu powiem, zostaw suba. Powiem Ci, dlaczego Ci się to opłaca. Ponieważ ostatnio wbiliśmy ponad 30 tysięcy subskrypcji. I w związku z tym mam dla moich subskrybentów nagrodę. Rozlosuję między Wami nie 1000, a 2000 V-dolców. Dwie osoby wygrają po 1000 V-dolców i to nie będzie ostatni konkurs na moim kanale. Więc ta subskrypcja się naprawdę opłaca. I teraz widzicie osoby, które wygrały Nocturno w konkursie na ratowaniu świata i te osoby bardzo bym prosił, żeby się do mnie odezwały. Widzę, że parę osób zostawiło swój nick w komentarzu, dlatego ja się odezwę do tych osób. Reszta niech do mnie napisze. Najlepiej wiadomość prywatna na YouTubie z tego konta, z którego komentowaliście. Ja Wam rozdam te bronie. A teraz co? Zapraszam Was do mojej pierwszej na tym kanale teorii. Wiem, że lubicie teorię i mam nadzieję, że dobrze ją dla Was przygotuję. I to nie do końca będzie teoria, ponieważ mam dla Was parę przecieków, które będą pewniakiem. Jak sami wiecie, 30 czerwca o godzinie 19:30 rakieta koło Błotnego Brzegu wystrzeliła. Widzieliśmy to wszyscy praktycznie na moim streamie, więc efekt był tak niesamowity, że naprawdę aż ja, gdzie mam 25 lat i takie rzeczy średnio na mnie robią wrażenie, to naprawdę oszołomiło mnie totalnie. I teraz o co chodzi z tą rakietą? Sami zobaczycie, rakieta poleciała do góry, zostawiła za sobą smugę dymu, poleciała bardzo wysoko, wzniosła się, nagle odczepił się od niej jeden silnik. Silnik wyleciał, upadł na akry anarchii, które widzicie teraz, widzicie jak to wygląda. Ten silnik na akrach anarchii ma 2000 HP, można go zniszczyć, niestety za dużo surowców nie daje. Rakieta poleciała dalej, dużo wyżej, wzniosła się w powietrze, nagle stanęło. Nagle nie było żadnego dźwięku i coś zaczęło do nas mówić. To nagranie będziecie słyszeć. I nie wiadomo czemu ta rakieta zwróciła się do nas i zaczęła atakować całą mapę. Wystrzeliła idealnie na Tilted Towers. Ja byłem po prostu zdumiony tym, że Tilted Towers zostanie zniszczone. I niestety tak się nie stało. Rakieta po prostu wpadła coś w stylu tunelu czasoprzestrzennego. I tak, to są tunele czasoprzestrzenne. Czyli tak zwany teleport. Rakieta wpadła w tunel, wyleciała z innego, na innym miejscu na mapie, latała po całej mapie, zostawiając za sobą ślady, ale niestety te ślady nie są trwałe. Został tylko ten silnik na akrach anarchii, baza tam, gdzie rakieta cały czas się znajdowała, niestety, ale nie została w ogóle zniszczona, co widzicie na nagraniu. Przejrzałem całą bazę, nic tam się nie stało, naprawdę, ani śladu po rakiecie. Zostawiła też jakąś mgłę na samotnym schronisku. Jakaś mgła, którą jak w nią wejdziemy, zostajemy się tacy delikatnie biali. Postać nasza staje się delikatnie biała. Nie wiadomo co ta mgła robi, na razie nie ma żadnego efektu. I jest bardzo głośna, co pewnie słyszycie. Ostatni tunel był największym ze wszystkich. Rakieta wystrzeliła z naprawdę wielką mocą z tego tunelu i poleciała centralnie w nieboskłon. Walnęła w naszą strefę. Wydaje mi się, że uderzyła w pole siłowe tarczy przed burzą. Tak mi się wydaje, tak było na ratowaniu świata, tak jest chyba w naszej grze, w Fortnite Battle Royale. I zostawiła tak zwaną wyrwę czasoprzestrzenną. Skąd ja to wiem? Ponieważ pracownik Epic Games, który raz został pozwany przez Epic Games za to, że wyjawił tajemnicę, zrobił to drugi raz, tajemnicę Fortnite'a, zrobił to drugi raz i powiedział nam, że to jest wyrwa czasoprzestrzenna, z czasem, dzień w dzień będzie się powiększać, aż obejmie całą mapę. I wtedy na piąty sezon przeniesiemy się w starożytność. Tak, kochani, te nasze teorie, które widzieliśmy na YouTubie u innych YouTuberów, są prawdziwe. To będzie starożytność. Możecie to zobaczyć na teorii u Holma, do której link dam w opisie. Zapraszam do Holma, super YouTuber. Polecam kanał, naprawdę nagrywa świetne teorie oraz ciekawostki. Zostawcie też mu suba, oczywiście. Ja jestem Holm i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam coś bardzo ciekawego na temat piątego sezonu Fortnite Battle Royale. To co, czy możemy być pewni, że karnet piątego sezonu będzie w motywach starożytnych? Doskonale mnie znacie i wiecie, czym są dla mnie teorie. Teoria to tylko teoria. Wszystko okaże się z czasem. Jak do tego dojdzie, wtedy dowiemy się. Jeżeli Wam się spodobała teoria, zostawcie subskrypcję na moim kanale. Będę za to bardzo wdzięczny. Zostawcie też łapkę w górę dla zwiększenia zasięgów oraz komentarz. Dajcie mi znać, czy chcecie więcej teorii na moim kanale, ponieważ powiem szczerze, że dobrze się bawiłem przy nagrywaniu tego. Do zobaczenia, widzimy się w następnych odcinkach, cześć! What? Strefę nie zniszczyła? Ej, patrz, ty masz wszystko obok siebie!